Witam Was, moi drodzy. Ostatnio wstawiłem tutaj materiał odnośnie nauki angielskiego, że podjąłem te kroki, że chcę się nauczyć w końcu tego języka, bo brakuje mi go i to dosyć mocno. Zanim do tego przejdę, najpierw dlaczego jeszcze w tym wieku nie potrafię mówić po angielsku. No niestety, młody człowiek, głupi człowiek, no i nie da się tego ukryć. W szkole totalnie mi się tutaj nie chciało, w podstawówce chodziłem tam na jakieś korepetycje, mama mnie zapisała na dodatkowe lekcje, ale mi się nie chciało totalnie. W gimnazjum olewka totalna, w technikum olewka totalna, dopiero rok przed maturą stwierdziłem, kurczę, chciałbym zdawać maturę z angielskiego. Chodziłem na korepetycje, uczyłem się naprawdę solidnie, słówka, wszystkie, które dostawałem, wkuwałem na pamięć. No niestety nie przekładało się to na moje wypowiadanie. Słówka, ok, ale jeżeli coś już miałem powiedzieć, na przykład na jakiś tam temat, albo odpowiedzieć komuś, zapytać o coś, no to już totalne dno. Nie potrafiłem skleić żadnego zdania. Potem matura, no nie ukrywam, udało mi się ją chyba cudem zdać, nie byłem asem. Chyba około 40% tylko miałem, jeżeli chodzi o pisemny, ustny tam około coś 50%, także to nie jest jakiś tam wygórowany wynik, ale ja się cieszę, że zdałem tą maturę, także to na pewno na plus. No i potem przestój, 2-3 lata przeprowadziłem się do Krakowa, coś mnie wzięło tutaj na angielski, chciałem się go nauczyć. Robiłem jedno podejście, trwało chyba 2 tygodnie, zrezygnowałem. Drugie podejście trwało chyba 1 miesiąc, zrezygnowałem. No i teraz jest trzecie, chyba moje ostatnie, powiedziałem, że albo teraz, albo nigdy. Jak teraz wygląda moja nauka, jeżeli chodzi o ten angielski? Wiem, że jeżeli tych godzin w tygodniu miałem tutaj mało, no to dziś nie mogłem do tego zmotywować. A więc na samym początku szkoła kalana. Lekcje prowadzone w języku angielskim, wykładowcy z Brytanii, ze Stanów, zmieniają się tutaj po godzinie. Nie ma tam w ogóle żadnej mowy po polsku. Non-stop te lekcje są prowadzone po angielsku, dlatego zdecydowałem się zacząć od totalnego zera. Poszedłem na pierwszy poziom, teraz obecnie jestem na drugim. Jeden poziom trwa około miesiąca. Miesiąc, drugi poziom tak samo miesiąc. Jest ich chyba w sumie 9 albo 10, jak dobrze kojarzę. Także zacząłem od samego początku, uważam, że jeżeli coś robić, to przykładać się do tego na 100%. Nie sztuka iść teraz na drugi, trzeci poziom i tam nie wynieść z tego tak naprawdę nic, albo będę siedział, nie wiedział, co w ogóle do mnie mówią. No nie na tym to polega. Chcę się nauczyć, poszedłem z własnej inicjatywy, dlatego przykładam się do tego na 100%. Druga kwestia, jeżeli chodzi o naukę, no to są korepetycje, tak zwane lekcje. 1-2 w tygodniu, w zależności mi tutaj czas pozwala. No i na tych lekcjach głównie uczymy się już tutaj ukierunkowania. Zeszyt i teraz na przykład mamy tutaj tematykę, jeżeli chodzi o podróżowanie. Czyli jak kupić tutaj bilet, jak zachować się na tym lotnisku, wszelkiego rodzaju sformułowania, jak zarezerwować tutaj hotel, no i wszelkiego rodzaju kwestie z tym związane. Poprzednio mieliśmy kwestie dietetyczne, czyli wszelkiego rodzaju przepisy, jak nazywać posiłki, jak na przykład przygotowywać posiłki, ale to wszystko po angielsku. Także tutaj skupiamy się już na poszczególnych tematach. Co lekcje dostaję tutaj dodatkowe materiały, no i w mojej kwestii już jest tutaj, aby to cały czas kontynuować. A więc jak to teraz wygląda pod względem tygodnia? 2 lekcje szkoły Kalana, 1-2 lekcje, jeżeli chodzi o indywidualne zajęcia, no i godzina dziennie angielskiego w swoim zakresie. Plus oglądam tutaj jeszcze filmy po angielsku, oczywiście film po angielsku, tekst po angielsku, aby cały czas to tutaj szlifować i osłuchiwać się z tym angielskim. Tak to wygląda w tym momencie, czyli codziennie muszę mieć minimum godzinę tego angielskiego. Albo grubo, albo wcale. Jeżeli miałem 2 lekcje ostatnim podejściem tutaj szkoły Kalana, no to gdzieś te pozostałe dni brakowało mi tutaj motywacji do nauki. Teraz nie może być takiej sytuacji, bo do 3 razy sztuka, albo teraz, albo nigdy. A więc jeżeli chodzi o naukę angielskiego, tak to wygląda na ten moment. Czy mi się uda, zobaczymy. Jestem na pewno mega zmotywowany, widzę już tutaj lekkie zmiany, lekką tą poprawę, coraz lepiej mi to idzie, dlatego to mnie motywuje. Jak dobrze wiecie, są efekty, jest motywacja. Także tym akcentem zakończymy ten materiał. Dajcie łapkę, zasubskrybujcie kanał i widzimy się już w kolejnych materiałach. Pioneczka!